dzisiejsze spotkanie. W pierwszej kolejności, wzorem z ubiegłego roku, kiedy to odbyła się pierwsza edycja naszego plebiscytu, chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na kilkudziesięciominutową ucztę dla naszych dusz i serc. Już za chwilę tutaj wystąpi zespół Big Belfer Band pod batutą Jacka Dobrzańskiego. Ja tylko jeszcze dodam, że w skład tego bandu wchodzą nauczyciele z Tyskiej Szkoły Muzycznej. A więc, drodzy Państwo, przed Państwem Big Belfer Band. Plebiscyt na najlepszego tyskiego sportowca roku organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. No i właśnie, dyrektor zadowolony z tej edycji? Tak, zadowoleni jesteśmy, zarówno my, jak i redakcja Twoje Tychy. Bardzo dużo czytelników, kibiców przede wszystkim brało udział. Wydaje mi się, że czytelnicy, jak i kibice też są zadowoleni, bo nagrody, które mogli otrzymać i wylosować, też były dla nich bardzo atrakcyjne. Właśnie mówił Pan, że hokej i piłka nożna, dwie najważniejsze dyscypliny. Znalazł się siatkarz, znalazło się dużo kajakarzy. To Pana dziwi, że właśnie ci inni sportowcy niż hokeiści i piłkarze znajdują się w plebiscycie? Nie dziwi mi to, bo to nie jest plebiscyt do najlepszego sportowca, bo to byśmy mogli sami ustalić. Ktoś zdobył mistrzostwo olimpijskie, to jest bardzo dobry. Ktoś zdobył mistrzostwa Europy, jest tam powiedzmy ciut w sumie gorszy. Jest to plebiscyt dla najpopularniejszego. Także ideą było naszą taka była idea, żeby jednak kibice szukali swoich dyscyplin. W tamtym roku przypominam, że było dwóch lekkoatletów, zarówno w młodzieżowych, jak i w dyscyplinach młodzieżowych, jak i w seniorach wygrali lekkoatleci, a więc gdzieś ci kibice są i warto dla nich pracować, warto dla nich budować obiekty sportowe. Społeczność nasza, tyska, jest bardzo taka dojrzała, jeżeli chodzi o interesowanie się sportem i branie czynnego udziału w tych wszystkich plebiscytach. Są dobrymi kibicami, nie mamy większych problemów. Właśnie mówiłem o tym stowarzyszeniu, które będzie założone w klubu kibica tyskiego. Sądzę, że to są bardzo dobre prognozy na przyszłość. Adrian Parzyszek, piąte miejsce w plebiscycie, Arek Sobecki, miejsce pierwsze, najlepszy tyski sportowiec roku. Nie ma ich tutaj, znamy, zatem ta misja Unia Oświęcim w tej chwili jest chyba dla Was najważniejsza. No to jest najważniejsze, to są najważniejsze momenty w sezonie i na pewno zawodnicy czują to i trenerzy przede wszystkim nie pozwalają na tego typu wyjścia. Zawodnicy koncentrują się tylko i wyłącznie na tym, co jest już w najbliższych godzinach, jak gdyby, bo to już naprawdę godziny nas dzielą od meczów półfinałowych. Jesteśmy dumni na pewno, że dwóch hokeistów jest w piątce najlepszych sportowców Tychów i mam nadzieję, że za rok oby było nawet lepiej. Mam nadzieję, że będziemy świętować sukces, jakim będzie niewątpliwie Mistrzostwo Polski. No dla Arka był to bardzo ciężki sezon na pewno, rok 2010, ponieważ już w 2010 roku na początku borykał się z kontuzją. No i pod koniec roku to już niestety nie dało się uniknąć zabiegu chirurgicznego. Miał artroskopię kolana i to spowodowało, że ten rozbrat z hokejem był dosyć spory. Teraz nadrabia to wszystko, ten czas, podczas którego rehabilitował się i jest w coraz lepszej formie i jesteśmy przekonani o tym, że po raz kolejny Arek wybroni nam medal Mistrzostw Polski. Tak, wśród naszych zawodników w tym roku naprawdę taką bardzo wielką mobilizację. Dla niektórych myślę, że jest to taki ostatni chyba dzwonek na to, żeby
zdobyć złoty medal mistrzostw Polski i naprawdę jestem zbudowany ich postawą w szatni, tym co się dzieje wokół, bo to wiadomo, to co wychodzi na lód to jest tylko jak gdyby efekt końcowy tego wszystkiego, co się dzieje wcześniej, także i w szatni, i na treningach, myślę, że jest pełna mobilizacja i jak to mówią nasi zawodnicy, damy radę. Krzysztof Bizacki, legenda piłkarskiego GKS-u Tychy. No i właśnie, aż czwarte miejsce, czy tylko czwarte miejsce w plebiscycie? Znaczy, ja się oczywiście cieszę z tego czwartego miejsca. Chciałem podziękować czytelnikom naszych Tychów, twoich Tychów, że byłem w gronie tych wyróżnionych osób, sportowców miasta Tychy, ale na pewno jeszcze powalczę, żeby to miejsce poprawić i będę walczył w tym roku, żeby być ciut wyżej. Przegrać z Arkiem Sobeckim chyba nie wstyd. No na pewno nie wstyd, no. Hokej na pewno jest wyżej niż piłka i tutaj nie ma co tego ukrywać. Ale mówię, ja będę walczył jako drużyna na boisku, a indywidualnie w tym plebiscycie, żeby podskoczyć i przeskoczyć jakiegoś hokeistu. Chociaż przeskoczyłem też nie byle kogo, bo przeskoczyłem Adriana Parzyszka. To naprawdę też jest jakiś tam zaszczyt, że przynajmniej kogoś się udało przeskoczyć z hokeistów. To zobaczymy za rok Krzysztofa Bizackiego tutaj jako już pierwszoligowca z GKS-em Tychy? No ja bym sobie tego życzył. No, na pewno na to, o to będziemy walczyć, o ten upragniony awans dla miasta, dla kibiców GKS-u Tychy. I ja wszystko zrobię, co będzie w mojej mocy na boisku, żeby tak, żeśmy tutaj te pierwsze miejsce, to pierwszą ligę, która miejmy nadzieję zawita do tych. Marcin, zwycięstwo w kategorii młodzieżowca, nagroda przyznawana przez kibiców, no to chyba cieszy podwójnie. Tak, duże zaskoczenie dla mnie to jest, że udało się wygrać. Te osiągnięcia w tym roku były dosyć wysokie i dlatego miałem taką cichą nadzieję, że wygram w tej kategorii młodzieżowiec. No właśnie, dużo było tych osiągnięć w tym roku. Jaki dla Ciebie w ogóle był ten rok, no i które z tych osiągnięć dla Ciebie jest takie najcenniejsze? Ten rok był najbardziej udany w mojej karierze. Miałem dwa medale, jeden z Mistrzostw Europy w Moskwie, a drugi z Mistrzostw Świata w Hiszpanii, który się odbył. I Mistrzostwa Europy były na krótkim dystansie, a Mistrzostwa Świata na długim maratonie. Ciebie osobiście to dziwi i właśnie, że tak dużo kajakarzy w tym plebiscycie tyskim? Niezbyt. Tak, tutaj dziewczyny też mają wysokie osiągnięcia i myślę, że też zostały docenione. Czego zatem życzyć Ci na ten 2011 rok? No i czy zobaczymy się tutaj właśnie za rok? No mam nadzieję, że się zobaczymy, a życzyć to chyba udanego przejścia teraz z juniorów do seniorów i występu na Mistrzostwach Europy i Świata. Sytuacja w tyskim sporcie, nie powiem, że jest na zakręcie, ale dzięki temu, że robi się jakby mała rewolucja w systemie zarządzania sportem, radni przyjmą teraz na najbliższej sesji przyjmą uchwałę, która spowoduje założenie spółki akcyjnej sportowej pod nazwą Tyski Sport i będzie to początek do jakby uporządkowania i do lepszego zarządzania tym sportem. A co za tym powinno pójść? Powinni przyjść sponsorzy i powinny się znaleźć coraz lepsze wyniki w tych. Jak myślę tutaj o awansie do pierwszej, nawet do ekstraklasy piłki nożnej przy naszym pięknym stadionie, który będziemy budowali. Koszykarze myślę, że się spokojnie utrzymają w pierwszej lidze i zobaczymy, co będzie dalej. No a hokejowi życzymy, żeby w końcu po raz kolejny zdobył mistrza Polski w seniorach. Właśnie, to jak to działanie tej spółki ma wyglądać? Jakie będą główne założenia? Spółka jest spółką jakby celową, jak powiedziałem, spółką akcyjną sportową, która będzie miała numer jeden zadanie, wybudowanie stadionu. Po zbudowaniu stadionu będzie tym stadionem zarządzała, będzie mogła na tym stadionie inwestować, będzie mogła tam zbierać dzierżawy za komercyjne powierzchnie, a przez najbliższe lata będzie także zarządzała trzema dyscyplinami sportowymi. Myślę tutaj o hokeju na lodzie, piłce nożnej i koszykówce.
Jest to wyzwanie dla prezesów, dla prezesa spółki, bo takiego tworu kombinacji budowy obiektu sportowego i zarządzania sportu chyba jeszcze w Polsce nie ma. Ale my w Tychach jesteśmy przyzwyczajeni, że nic nie jest łatwo i myślę, że zrobimy pierwsze ślady, pokażemy Polsce, że tak w sumie można i myślę, że będzie to na pewno na korzyść naszego tyskiego sportu. Jesteśmy jednym z niewielu miast na Śląsku, którzy już mają uchwały zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym, gdzie już podjęliśmy właśnie pewne kroki w budżecie, 1 800 000 na wspomaganie klubu, 500 kolejnych tysięcy na stypendia. Sądzę, że nie każde miasto potrafi po prostu w ten sposób działać finansowo. Następnym takim krokiem to jest przede wszystkim powołanie spółki celowej do budowy stadionu miejskiego, która przejmie koordynację wszystkich klubów. Będzie taką matką klubów działających na terenie Tychów i sądzę, że ona będzie posiadała ten jeden z głównych buforów finansowych, który będzie stosownie do potrzeb rozdzielany. Na pewno nie na zawsze, ale przynajmniej na kilka lat uzdrowi to sport w Tychach. Dam przykład. Przede wszystkim to, że dzisiaj powstaje szkółka na wzór szkółek angielskich, szkolenia młodzieży w piłce nożnej. Razem z Mosirem, pan Marcin Kuśmierz. To są fantastyczne jaskółki, które dają nam nadzieję na przyszłość w sporcie kwalifikowanym. Mówimy bardzo odważnie, mając stadion, chcemy mieć ekstraklasę w piłce nożnej. Dziś mamy drugą ligę, ale sądzę, że 4-5 lat jesteśmy pierwszej tej właśnie ekstraklasy w piłce nożnej.